Cześć, tu Magda. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dalej z wnętrza ze wnętrza. Jak pewnie zauważyliście, ostatni rok był dla mnie bardzo intensywny. W listopadzie wydaliśmy książkę Polskie wnętrza, a następnie na wiosnę wyszedł mój e-book Zawód YouTuberka, który był podsumowaniem 10 lat tworzenia w sieci. Natomiast wczoraj, względem dnia, kiedy to nagrywam, a nie kiedy oglądacie, skończyliśmy nasz sezon nagraniowy. Nagraliśmy ostatni home tour w tym roku i był to bardzo intensywny czas. Tak intensywny, że aż nagle w połowie nagrań w innym mieście po prostu wylądowaliśmy na SOR-ze. Nic poważnego, nie martwcie się, ale jednak to pokazuje po prostu moje zmęczenie, jak intensywny to był dla mnie czas. Natomiast filmy, które przygotowaliśmy, są naprawdę fantastyczne. Oczywiście jeszcze czekają w kolejce do montażu, ale już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła Wam pokazać. Więc jeżeli chodzi o kanał, to aż tak dużo się nie zmienia. W każdym miesiącu będzie czekał na Was nowy home tour. Uwzględniłam Wasze prośby z komentarzy. Będą mieszkania o takich standardowych metrażach, które możemy często spotkać w blokach czy na nowych osiedlach. Wiem, że pojawiły się też prośby o domy i jak najbardziej jestem na to otwarta, natomiast w tym momencie nie mieliśmy wcale aż tak wielu zgłoszeń takich niedużych domków czy domów pasywnych, więc to też od razu prośba do Was, że jeżeli macie taki dom i moglibyście nas zaprosić, to dajcie znać. W opisach filmów są linki do formularza zgłoszeniowego i bardzo chętnie umówię się z Wami na takie nagrania w przyszłym roku, może już na wiosnę. Pamiętajcie też, że nie zależy mi na nagrywaniu wyłącznie nowych wnętrz. To nie jest tak, że jak jesteście świeżo po remoncie, to przyjadę, a jak minęło już kilka ładnych lat, to nie. Wręcz przeciwnie, uwielbiam wnętrza, które są już dłuższy czas zamieszkane, bo po prostu więcej się można dowiedzieć o doświadczeniach, co się sprawdziło, a co się nie sprawdziło, więc serdecznie zachęcam do wypełniania tego formularza, bo to mi bardzo ułatwia organizację i wyszukiwanie różnorodnych tematów. Chciałabym też w najbliższym roku skupić się w filmach na omówieniu konkretnych rozwiązań i poszukaniu sposobów na oszczędności. No bo nie oszukujmy się, większość z nas ma bardzo ograniczone budżety, a prawda jest taka, że żeby stworzyć ciekawe wnętrze, to też nie chodzi o to, żeby kupić wszystko tanie, tylko przeważnie dobrze jest pomieszać tanie rzeczy z drogimi, więc żeby móc kupić coś droższego, no to na czymś jednak musimy oszczędzić, no i fajnie zastanowić się, gdzie tych oszczędności możemy szukać. Natomiast, by faktycznie rzetelnie zrealizować te materiały, to muszę trochę zmienić częstotliwość publikacji filmów. One wciąż będą w niedzielę rano, tak jak dotąd, natomiast będą się czasem zdarzały niedzielę bez filmu. Po prostu. Teraz jednak było tak, że jak byłam chora albo było dużo innych rzeczy do zrobienia, to zarywałam noce, żeby utrzymać tę częstotliwość, a to no, nie może tak działać w długiej perspektywie. Znaczy, może część z Was powie, tak Magda, zarywaj noce, żeby były filmy co tydzień, ale jednak mam nadzieję, że większość z Was mi tego nie życzy i zrozumiecie po prostu tę decyzję. Jak przygotowałam sobie kalendarz na najbliższy rok, to wyszło mi na to, że właściwie mało jest wolnych niedziel, bo jest tak dużo tematów, które chciałabym z Wami omówić, ale jeszcze będę nad tym pracować, bo po prostu jest też dużo innych rzeczy, które chciałabym dla Was przygotować. Pracuję nad realizacją kilku kolejnych projektów wnętrzarskich, niekoniecznie filmowych, i żeby móc się nad nimi pochylić, to po prostu potrzebuję wygospodarować na to trochę więcej czasu, bo niektóre pomysły są ze mną już od dawna i już nawet zaczęłam coś z nimi robić i kolejne miesiące mijają i to nie posuwa się do przodu. Jest to dla mnie na swój sposób frustrujące i moim zdaniem jest też ze stratą dla Was, bo uważam, że będzie to duża wartość. W tym momencie największy nacisk kładę na przygotowanie produktu, który będzie formą wnętrzarskiej zabawy. To będzie forma zaangażowania starszych dzieci i młodzieży, ale jestem też przekonana, że to będzie świetna frajda dla dorosłych, którzy mają podobną zajawkę do mojej. Więc czekajcie, na pewno dam znać. Mega bym chciała, żeby udało się to zrobić jeszcze w tym roku, ale jak wyjdzie, zobaczymy. Na razie nagraliśmy home tury, mam zapchany komputer, więc muszę złapać oddech po prostu i zaraz będę sobie organizowała pracę, tak żeby i składać dla Was te materiały, które już przygotowaliśmy i
przygotować te produkty, które mam po prostu w głowie już od dawna i mam nadzieję, że Wam się spodobają, bo to jest coś, czego jeszcze nie ma, nie było, nigdy o czymś takim nie słyszałam. Trzymajcie kciuki, a póki co pamiętajcie, że jesteśmy też na Instagramie, już nawet na TikToku, że mamy bloga na wnętrzazewnętrza.pl, gdzie pojawiają się wnętrzarskie artykuły, że tu na kanale mamy już kilkaset wnętrzarskich filmów i jestem przekonana, że mało kto z Was obejrzał wszystkie, więc serio przyjrzyjcie archiwum, bo tam są naprawdę czasem bardzo fajne wnętrza, które mają zaskakująco mało odsłon, zupełnie nie rozumiem, może zrobiłam ze słową miniaturę czy tytuł, ale materiał jest naprawdę świetny, więc jeżeli szukacie inspiracji, koniecznie przejrzyjcie i zobaczcie, czy coś Wam nie umknęło, bo algorytm YouTube'a nie proponuje wszystkiego, tylko te treści, które się najlepiej klikają, a to nie znaczy, że pozostałe materiały nie są wartościowe. Zapraszam Was też do naszego sklepu na wnętrzazewnętrza.pl, gdzie znajdziecie nasze publikacje, e-book Zawód YouTuberka, który nie będzie wychodził na papierze, bo uważam, że nie jest aż tak ponadczasową publikacją, bo social media się zmieniają i myślę, że za 20 lat no wiele rzeczy po prostu już będzie nieaktualnych i dlatego nie chcę wydawać tego na papierze. Ale na papierze mamy album Polskie Wnętrza, który jest naprawdę świetną kopalnią wnętrzarskich inspiracji i jest też pięknie złożony, więc serdecznie zapraszam. Tam też co róż trafiają outletowe egzemplarze, bo zdarza się, że odnajdę gdzieś jakieś z naruszoną okładką. Zmienialiśmy magazyn w międzyczasie. Ja wciąż przeglądam jeszcze te książki i wyszukuję tam czasem jakieś, które no po prostu trafiają do outletowego działu, więc jeżeli chcielibyście kupić album taniej, to macie taką możliwość. One dość szybko znikają, ale warto sprawdzać, bo regularnie coś tam dodaje. Ale mamy w sklepie też świeczki, które naprawdę pięknie pachną oraz domkową biżuterię, którą mam teraz na sobie chyba w każdym filmie, który nagrywamy. Jest to srebrna biżuteria, kolczyki, zawieszki. No, zawieszki chwilowo się wyprzedały, mam nadzieję, że niedługo wrócą, ale czy tak będzie, to jeszcze Wam nie mogę obiecać. Trzymajcie kciuki. Natomiast kolczyki też są super, bardzo polecam. A ten domek jest w tym samym kształcie, co ściana domku mojej przyjaciółki, który też Wam pokażę na kanale, tylko wiecie, wszystko rozciąga się w czasie bardziej niż bym sobie tego życzyła. Więc jeżeli ktoś z Was czeka na ten materiał, to nie jest tak, że tego nie będzie. Będzie, tylko potrzebujemy jeszcze trochę czasu. I ogromnie Wam dziękuję za wszystkie dotychczasowe zakupy, bo to dzięki Wam możemy przygotowywać kolejne filmy, kolejne publikacje i po prostu dzielić się wnętrzarską pasją. Moim takim cichym celem na najbliższe lata jest pogłębienie tematu edukacji wnętrzarskiej dzieci i młodzieży. Mam poczucie, że w tym momencie to trochę leży i kwiczy w szkołach. No, czasem zdarzy się rysunek techniczny na technice, czasem na historii omówi się, jak mieszkali ludzie w starożytności, ale ogólnie no nie jest ten temat jakoś specjalnie rozwijany. I potem kończy się tak, że zaczynamy szukać swojego wnętrzarskiego stylu dopiero kiedy już faktycznie się urządzamy jako dorośli ludzie. I czasem mamy możliwość urządzić się w kilku domach i nasz styl ewoluuje, a czasem jest tak, że mieszkamy w wynajmowanych wnętrzach, gdzie żadne meble nie są nasze, po czym od razu jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę, bo mamy zaprojektować swój dom od zera. No i to nie jest takie proste. Oczywiście wielu osobom się udaje, niektórzy mocno angażują się w temat, trafiają na przykład na mój kanał, szukają inspiracji i tworzą coś fantastycznego. Ale wciąż jest bardzo dużo osób, które nie są zadowolone z efektów, które powstały, które urządzają dom, a po roku stwierdzają, że właściwie chciałyby inaczej, bo wcześniej nie miały możliwości dostatecznie dobrze się po prostu do tego wyzwania, jakim jest urządzenie domu, przygotować. A przecież każdy remont, każde wykończenie mieszkania jest kosztowne, jest czasochłonne. Każda zmiana wiąże się z generowaniem śmieci i to nie na zasadzie, że jak wymieniamy całą szafę, to mamy dwie walizki ubrań, które możemy komuś oddać, tylko że jak wymieniamy sobie całe wnętrze, to mamy na przykład dwa kontenery gruzu i to jest też nieekologiczne po prostu.
Przecież od naszych domów tak bardzo zależy nasze samopoczucie. Jest tak dużo udogodnień, które są stosunkowo proste do wprowadzenia, o ile mamy ich świadomość zawczasu. Więc choć oczywiście nie każdy musi mieć wnętrzarską zajawkę i nie każdy musi się jakoś mocno orientować w temacie, tak fajnie by było, żeby te podstawy, które znają wszyscy, były na tyle szerokie, byśmy chociaż potrafili dobrze sobie dobrać projektanta do współpracy. A nawet to czasem się nie udaje. Więc naprawdę jest dużo do zrobienia i nie chcę, żeby to miało formę takich lekcji, które trzeba odbębnić, jak matematyka w szkole, tylko żeby to była zabawa, bo uważam, że wnętrza zostawiają tutaj bardzo duże pole do realizowania się w formie zabawy. Dlatego bardzo bym chciała dać dzieciom i młodzieży szansę zabawy wnętrzami, by po prostu mogli poznać swój styl, mogli poznać podstawy i w dorosłość wchodzili już trochę bardziej przygotowani. Trzymajcie proszę kciuki, żeby udało mi się to zrealizować, a ja oczywiście też przyjmę wszelkie rady i sugestie od Was, bo co tysiące głów, to nie jedna. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!